Do czego skłonny może być człowiek, kiedy za wszelką cenę pragnie zaspokoić swoje chore żądze? Do wszystkiego. Jest gotów poświęcić siebie innych. Nie zatrzyma go głos rozsądku. Nie powstrzyma go wewnętrzna moralność. Nie czuje nic, prócz podniecenia, które zaspokaja jego piekielną naturę. James Wilshire był rolnikiem żyjącym w skrajnej biedzie na obrzeżach Atlanty. Kiedy jego żona opuściła go, wyprowadzając się z domu i odbierając mu jedyne dziecko, załamał się. Zaczął pracę na farmie u miejscowego właściciela bydła. Pracodawca, widząc jego zmarnowaną osobę, wyciągnął do niego pomocną dłoń. Pewnego dnia dał mu aparat fotograficzny, wyjaśniając, że jest to urządzenie, które pozwoli mu uwiecznić najlepsze chwile jego życia. Jamesowi bardzo spodobał się prezent i ze zwierzęcym pietyzmem macał, oglądał i używał aparatu. Zdjęcia, które wykonywał, były jednak pozbawione sensu, tak więc kiedy przynosił je do swojego pracodawcy z farmy, spotykał się ze słowami krytyki. Właściciel bydła podrzucił mu w końcu pomysł na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Plan polegał na tym, że James oferowałby usługi w prasie w charakterze osoby, która uwiecznia innym chwilę. Byłby po prostu fotografem. Po śmierci jednego przyjaciela i pracodawcy James przestał jednak fotografować. Ludzie, którzy go znali, zaczęli mówić o nim dziwne rzeczy. Rzadko widywano go w mieście, a kiedy już taka sytuacja miała miejsce, nigdy nie pokazywał twarzy. Widziano go idącego wzdłuż ulicy z obwiązaną wokół głowy szmatą, która zasłaniała całą twarz. Mówiono, że postradał zmysły i jest człowiekiem chorym psychicznie. Brak przyjaciół, samotność, desperacja, strata ukochanej córki i brak miłości od żony. To z pewnością składniki, które potrafią stworzyć potwora. Jedynie aparat mógł uwiecznić najpiękniejsze chwile jego życia. W ukryciu dokładnie planował zło, które sprawiało, że stawał się szczęśliwy. Trwające 6 lat makabryczne żniwa, co roku na święto wielkanocne. James Wilshire przygotowywał własnoręcznie kostium, który zapewniał mu anonimowość i przyciągał bawiące się wokoło dzieci. Porywał je, w chory sposób wykorzystywał seksualnie, lecz nie zabijał. Pozostawiał je przy życiu, by uwiecznić najwspanialsze chwile swojego życia aparatem. Jego choroba postępowała z każdym dzieckiem. Wybierał bardzo młode dzieci. Takie, które często nie miały świadomości, z czym mają do czynienia. Po wykonaniu zdjęcia najprawdopodobniej zakopywał je na pobliskim torfowisku, ale nigdy nie znaleziono dowodów w tej sprawie. Jednym dowodem dla rodzin, które poszukiwały swych zaginionych dzieci, były te zdjęcia, które znaleziono w mieszkaniu Jamesa. 6 lat, 6 zdjęć, 6 niewinnych dzieci. Wesołych świąt.